Dał mi sygnał, zapaliła się lampka i przez godzinę mówiłem to, co chciałem, więc potem były telefony od słuchaczy, no już powiedziałem, co miałem do powiedzenia, takiego wstępu, wyczerpał mi się wątek i ojciec Jacek mówi, to dobrze, bo już teraz telefony tu od słuchaczy były, także tego. No i zadzwoniła jakaś pani, tam przedstawiła się, skądś tam jest po imieniu i mówi tak, panie Michalkiewicz, pan tu lansuje poglądy liberalne. No ja mówię, no tak. Przecież ja jestem liberał konserwatywny, takiego mnie tutaj ojcowie redemptoryści zaprosili. No to tak, jak zechcą za pośrednictwem Radia Maryja zapoznać państwa z poglądami faszystowskimi, to zaproszą jakiegoś faszysta, ale dzisiaj jest liberalizm. No i myślę sobie, no to teraz już dostanę tutaj po uszach, ale przerwa była, kawy zeszliśmy się napić i ojciec Jacek mówi, dobrze pan powiedział tej pani, bo to mówi tak, no to chodzi właśnie, żeby tu różne poglądy były prezentowane na antenie Radia Maryja. I ja uważam, że przynajmniej mogę powiedzieć tak, to z całą pewnością, że nigdy nie zostałem tam ocenzurowany. Nigdy. Chociaż, no, oczywiście nie wygłaszam jakichś poglądów szokujących, to sam sobie zdaję sprawę, że w jakich granicach się trzeba poruszać, ale merytorycznie, na przykład w wielu felietonach takich, które tam wygłaszałem, na tematy ekonomiczne, programów gospodarczych, różnych, czy oceny, komentarzy do różnych wydarzeń, czy inicjatyw rządu, czy partii politycznych i prezentowałem stanowisko takie, jakie prezentuję zawsze, to znaczy jak to, co naprawdę myślę i nigdy nie zostałem ocenzurowany. Także rzeczywiście jest tak, że dopuszczane są różnorodne opinie, również i takie, które mnie szalenie irytują. Mnie szalenie irytują. Nieraz jak słucham jakichś opinii, które na antenie Radia Maryja są wygłaszane, to po prostu dostaję białej gorączki ze złości. Ale taka jest cena wolności słowa. No, zdaję sobie sprawę, że niektórym słuchaczom mogą się nie podobać moje opinie, moje poglądy i oni dostają białej gorączki ze złości albo mnie wyłączają wtedy, jak ja mówię. No ale i na tym polega wolność słowa. Na tym polega wolność słowa, że i dobrze, że takie radio jest, dobrze, że taka telewizja jest, dlatego, że ona to medium samym swoim istnieniem podważa ład medialny zaprojektowany przy okrągłym stole. Ten ład medialny był zaprojektowany w ten sposób, że pewne środowiska miały przemawiać w imieniu wszystkich, niektóre środowiska dostały przywilej przemawiania tylko w imieniu własnym, a inne w ogóle nie dostały prawa przemawiania, tylko miały słuchać i ewentualnie, jakby padł taki rozkaz, to się radować. Otóż Radio Maryja powstało przez niedopatrzenie. Przez niedopatrzenie twórców tego ładu medialnego, tych projektantów tego ładu medialnego przy okrągłym stole, ponieważ to miała być taka radiostacja pobożna dla Irokezów, niech tam się modlą, komu to przeszkadza, prawda? Nikt i tak tego nie będzie słuchał. No i to dlatego dostało koncesję. Gdyby wiedzieli, co to z tego wyniknie, to nigdy w życiu by się nikt na to nie zgodził. Tylko jakieś zaćmienie, pycha ich oślepiła i na szczęście to Pan Bóg, jak Pan Bóg dopuści, to z kija wypuści. To jest przysłowie bardzo trafne. Pycha ich oślepiła własna i dlatego to powstało. Ale Irokezi nagle wykazali ambicje polityczne. No i to powstanie Radia Maryja miało taki skutek, jak przełamanie panowania w powietrzu w czasie wojny, w operacjach wojskowych. Nagle się okazało, że no, tu ograniczone są możliwości, bo jest medium, które ma zasięg dosyć duży, ma duże audytorium i może wszystko popsuć, cały pogrzeb na nic, cała rewolucja moralna na nic, prawda? Wszystko trzeba od nowa zaczynać. Stąd te wściekłe ataki, i to wściekłe ataki kierowane przez rzekomych zwolenników pluralizmu i wolności słowa. Otóż
tu wychodzi totalniactwo ukryte. To są totalniacy. Adam Michnik, redaktor Adam Michnik, to jest totalniak, który tylko sprytnie się maskuje pod takimi barwami ochronnymi demokraty i wolnościowca. Kto raz był królem, zawsze zachowa majestat. I on jest totalniakiem. Całe to środowisko zresztą jest totalniackie. I nie miejcie państwo złudzeń. Jak mówię, cena wolności słowa czasami jest duża, ale wolność słowa nie dlatego, że to są jakieś mrzonki inteligenckie, jest taka ważna. Że tu różni tam ambicjonerzy chcą mieć możliwości wygadania się i epatowania ludzi swoimi przemyśleniami. Nie, to nie dlatego wolność słowa jest ważna. Wolność słowa jest ważna dlatego, że jeżeli dyskurs publiczny, w dyskursie publicznym zaczynają występować tematy tabu, to znaczy tematy, których albo w ogóle nie można poruszać, albo można poruszać tylko w określony, Bóg wie przez kogo sposób, to wtedy dyskurs publiczny przestaje być autentyczny. No właśnie przestaje mieć w ogóle sens, bo po co rozmawiać, kiedy wszyscy mówią to samo? Rozmowa tylko wtedy jest ubogacająca, tylko wtedy poszerza nasze horyzonty, jeżeli rozmówca mówi co innego niż my. To wtedy to ma sens. Wtedy dyskusja, wtedy się wymieniamy poglądami, ubogacamy się, on coś mówi, co mnie nigdy nie przyszło do głowy, prawda? Poszerzają mi się horyzonty. I proszę państwa, autentyczny dyskurs publiczny jest niezbędny do tego, żeby kultura się rozwijała. Jeżeli zanika autentyczność dyskursu publicznego, kultura zaczyna zamierać. I bardzo proszę zwrócić uwagę, w okresie międzywojennym, kiedy jeszcze, jak to mówi poeta, przed cenzorskim się nie trzęsły oblicze łazienkowskie satyry, kiedy autentyczność dyskursu publicznego była znacznie większa niż dzisiaj, kiedy jeszcze nikomu nie przyszło do głowy, że jakiś Adam Michnik może występować w roli guwernantki narodowej, która mówi tu nie garb się, tu tak myśl, tak mów, tak nie mów, tak nie myśl. Jeszcze nikomu nie przyszło do głowy, że w ogóle coś takiego, jeszcze Polska nie przeżyła doświadczenia totalniackiego. No to proszę porównać dorobek w kulturze narodowej od dwudziestolecia międzywojennego z dorobkiem PRL-u. Przecież nie ma w ogóle czego porównywać. My się okruszkami z tego rozdziobywanymi na coraz to mniejsze okruszki żywimy do tej pory dzisiaj. A z tego nie zostało właśnie nic. I to pokazuje, jak ważna jest wolność słowa. Dla kultury narodowej. Naród bez kultury, który nie tworzy kultury, to zamierał, więdnie. I po prostu się skazuje na taką śmierć ze starości. Czy tam z uwiądu starczego. I no nie chciałbym tutaj używać jakichś patetycznych tych, na zasadzie, że każda sroka swój ogon chwali, bo jak powiedzmy sobie mogę ja się przejeść słuchaczom przy redakcji Radia Maria i mogą ze mnie zrezygnować. Ale nadal będę mówił, że to medium pełni ważną rolę na mapie medialnej Polski i nie tylko Polski, dlatego że no jest ważnym elementem właśnie różnorodności. To tyle. Ja mam pytanie do pana Janusza. Jakich rad udzielił pan młodym członkom UPR-u, zwolennikom UPR-u, którzy dopiero chcą podjąć swoją działalność polityczną? Jakich rad udzielił pan? Wskazówek. Wskazówki, jak działać. Generalnie porządny liberał, czy konserwatywny, a nawet nie, udziela rady, rób pan jak pan uważasz. Jest to rada bardzo dobra, bo zrzuca odpowiedzialność na tego. Przede wszystkim należy dość harmonijnie łączyć dwie rzeczy, znaczy łączyć jakąś praktykę z jednak czytaniem książek, nie tam nauką, na uczelniach to nauką bzdury uczą, ale dużo czytać, ja bardzo dużo czytałem i to mi zostało. Natomiast co jeszcze?
przede wszystkim starać się odciąć od